Witamy Państwa bardzo serdecznie w środowe popołudnie. Dzisiaj wieczór z Ligą Mistrzów, ale zanim ten mecz, to moim gościem jest także piłkarz MKS-u Przasny, czyli to wieloletni Krzysztof Butryn. Witam Ciebie bardzo Witam Cię, serdecznie. Łukasz, witam Państwa. Ciężko powiedzieć, że tylko piłkarz, bo to i trener, i nauczyciel tych takich zawodów związanych z piłką nożną, ze sportem jest bardzo dużo, ale chciałbym zacząć od piłki nożnej. Ja dzisiaj wpisałem sobie Krzysztof Butryn w Google i ku swojemu zdziwieniu zobaczyłem, że ty masz jako jeden z niewielu piłkarzy, albo w zasadzie jedyny piłkarz MKS-u, swój profil na portalu transfermarkt.pl. To jest bardzo prestiżowy taki portal związany z wyceną zawodnika, z jego karierą. No i tam dowiedziałem się, że za rok będziesz miał dziesięciolecie w MKS-ie Przasnysz. Ten czas szybko leci. No i szybko. Pamiętam tak, jakbym, nie wiem, miesiąc, dwa temu przyszedł tu dopiero do klubu, a to tak strzeliło, jak to się mówi, z palca, tak? Ja trochę od wspomnień bym chciał zacząć, bo też dzisiaj nie ukrywam, poszukałem informacji o tej chwili, kiedy ty stawałeś się zawodnikiem MKS-u Przasnysz. Ta informacja gdzieś na stronie MKS-u się pojawiła, to było mnóstwo komentarzy. Naprawdę, to chyba był najbardziej gorący news w ogóle w historii MKS-u Przasnysz. Warto do tego po 10 latach zajrzeć. Ty pamiętasz ten moment, kiedy 9 lipca dokładnie huknęła informacja, że z MKS-u Ciechanów Krzysztof Butrym staje się zawodnikiem MKS-u Przasnysz. To znaczy, to była taka dziwna, niedziwna historia, bo rozmowy na temat mojego przyjścia tu do Przasnysza były już w styczniu. Już pojawiły się w styczniu jakieś tam rozmowy, telefony, spotkania nawet, ale jak to w życiu bywa, nie doszliśmy do porozumienia z prezesem. Sprawa się odciągnęła, no, 6 miesięcy i później już nie było przeszkód, żeby się dogadać i żebym dołączył tu do chłopaków, tak. Krzysiek, ty 9 lat temu, nie będziemy ci zaglądać w metrykę, ale przychodziłeś tu jeszcze jako całkiem młody chłopak z bardzo fajnym, bogatym CV. To był jeden z niewielu piłkarzy, który gdzieś tam się ocierał o pierwszą ligę i o takie zespoły topowe wtedy. Jak ty byłeś wtedy przyjęty przez szatnię MKS-u Przasnysz? Jako taka gwiazdeczka, która przychodzi do MKS-u, czy wręcz przeciwnie, nie było żadnych tutaj animozji? Ciepło, przyjemnie do tego, żeby wzmocnić drużynę. To znaczy, ja zawsze podchodzę do siebie tak, że ja też nie robię z siebie żadnej gwiazdy i tak tego też nie odbierałem ze strony chłopaków, szatni, tak? Także wszystko było w porządku. Nie czułem żadnej, nie wiem, dodatkowej presji, że ode mnie są jakieś większe czy mniejsze oczekiwania, czy ze strony czy zarządu, czy chłopaków z szatni na boisku. Także wszystko przebiegło tak jak normalnie w każdej szatni piłkarskiej, tak? To wracamy do samych początków twojej kariery. Ty jesteś wychowankiem MKS-u Mława i tam spędziłeś, Dokładnie tak. popatrzyłem, aż 6 sezonów w swojej początkowej karierze. 6 albo tylko, bo powiem szczerze, na pierwsze zajęcia w juniorach poszedłem w pierwszej klasie szkoły średniej, także ten okres dzieciństwa praktycznie nie byłem związany z piłką. Tam wypatrzył mnie w szkole średniej trener od wychowania fizycznego, nauczyciel i namówił mnie, żebym przyszedł do klubu i tak też się stało, tak i tak zacząłem stawiać swoje pierwsze kroki. No właśnie, twoje warunki fizyczne pozwoliły ci w zasadzie być koszykarzem i pewnie dobrym pływakiem, a jednak wybrałeś piłkę nożną. Z perspektywy czasu chyba nie żałujesz tego wyboru. Nie, na pewno nie. Powiem szczerze tak. Mieszkałem z rodzicami pod Mławą, tak? Ciężko jest się różnym chłopakom przebić z mniejszych miejscowości do tego przenośni dużego sportu, bo jest ciężko, tak? Żeby się przebić. No mi jakoś tam się udało gdzieś coś być, gdzieś zobaczyć. Cieszę się z tego i tyle, nie? No właśnie, i po MKS-ie Mława, po 6 sezonach trafiasz do Zagłębia Sosnowiec, mocnego wtedy Zagłębia Sosnowiec. Jak to się stało, że zostałeś z Mławy, no dosyć niewielkiej powiedzmy miejscowości na rynku naszym sportowym, piłkarskim, zauważony przez zespół z drugiego krańca Polski? To znaczy, o ile dobrze pamiętam, bo jak to chłopacy w szatni się śmieją, już jestem dziadek, tak się ze mnie śmieją. No to było jakieś 12-13 lat temu. 12-13. Jak dobrze pamiętam, to był sezon chyba 2004-2005, gdzie sezon wcześniej uzyskaliśmy awans do pierwszej ligi z Mławą i graliśmy przeciwko sobie z Zagłębiem, tak? Bezpośrednie mecze. Wtedy
na Śląsku było dużo zespołów, bo i był Piast Gliwice, Zagłębie Sosnowiec, Ruch Chorzów, Szczakowianka Jaworzno wtedy. Z Ryszardem Czerwcem pamiętam. Z Ryszardem Czerwcem, dokładnie. I z tego, co później się dowiedziałem już, no to Sosnowce tam jest niedaleko wszędzie, no bo wiadomo, ten Śląsk jest tak zbity w sobie. Byłem obserwowany w kilku meczach, także tu nie było jakiegoś przypadku z ich strony. Praktycznie w połowie sezonu już byłem na rozmowach z Sosnowcą, o czym też nikt nie wiedział, no bo taka była umowa między mną a nowym klubem, bez znaczenia, czy byśmy się utrzymali z mową, czy byśmy spadli. Już byłem tam dogadany, także... A z ciekawości spytam, odwiedziłeś jeszcze Sosnowiec? Oczywiście, oczywiście, tak? kiedy tylko czas na to pozwala, czy to w wakacje, w tamte wakacje na przykład, które były, to zawsze z chęcią się tam wybieram. Tak? A czy u ciebie w mieszkaniu takie koszulki z dawnych lat jeszcze gdzieś wiszą? Oczywiście, wiszą, to jest... nieodzowny chyba element czy gadżet każdego zawodnika, który gdzieś tam grał, bo to powiem szczerze, przypomina o tym, co kiedyś było i USK wokół się zakręci, tak jak człowiek sobie popatrzy, poprzypomina. I tak. Ja gdzieś znalazłem informację, że ty zagrałeś w kilku meczach na poziomie wysokim, bo to była pierwsza liga, jeśli dobrze mówię, tylko nie jestem w stanie teraz przytoczyć sobie, że to było Zagłębie Sosnowiec, czy właśnie pod Beskidzie Bielsko-Biała, bo to był kolejny zespół na twoje w twojej przygodzie z piłką nożną. Dokładnie, najpierw była Mława na tym poziomie. No niestety spadliśmy po pierwszym sezonie, później było Zagłębie Sosnowiec, następnie Podbeskidzie Bielsko-Biała. No mówiąc szczerze, najwięcej właśnie w Podbeskidziu rozegrałem mecze, tak? I z Podbeskidzia trafiłeś do Orląt Radzyń Podlaski. Oj, to też jest zawiła historia. Było tak, że po pierwszym sezonie, bo to w każdym klubie, gdzie byłem, były różne cele, tak? W Mławie było utrzymanie, co nie wyszło. W Sosnowcu był awans do ekstraklasy, bo mieliśmy naprawdę fajny, mocny zespół, też nie wyszło. W Podbeskidziu było spokojne utrzymanie. W pierwszym sezonie cel został zrealizowany, utrzymaliśmy się. Jednak klub chciał iść do przodu, chciał się rozwijać, zatrudnił nowego trenera. No, akurat obecnego górnika Zabrze, Marcina Brosza, gdzie jeszcze pół roku pod jego ręką, że tak powiem, miały możliwość szkolić się. No i jak to w życiu bywa, no przychodzi nowy trener, przyciąga swoich zawodników i na nich stawia. Ja zacząłem grać coraz mniej, a chcąc dalej się rozwijać, no bo nie byłem jakimś tam wiekowym zawodnikiem, postanowiłem zrobić krok do tyłu, żeby później zrobić dwa do przodu. No to jest normalne, żeby grać jak najwięcej. Było kilka opcji, bo był wyjazd za granicę, tak egzotyczne, takie Wyspy Owcze czy Grecja, Olimpia Elbląg, gdzie powiem szczerze, już byłem praktycznie dogadany już tam na treningach, został tylko podpis do złożenia, tak, i wszystko byłoby załatwione, aż tu nagle pojawił się telefon z Radzynia Podlaskiego z propozycją nie do odrzucenia i tam wylądowałem. No, trochę Polski zwiedziłeś, jak patrzę po zespołach, w których grałeś. Ten Radzyń może już będę mniej dociekliwy. No i zaczynają się te lata, które interesują i mnie najbardziej, i myślę, że też naszych telewidzów, bo to jest MKS Ciechanów, czyli bardzo blisko zespół związany z Przasnyszem. Ty byłeś z Muławy, propozycja z Ciechanowa chyba okazała się kusząca. To znaczy w tym samym momencie pojawiły się dwie propozycje, z Ciechanowa i z Przasnysza, tak? Wielkim sentymentem darzyłem i darzę i będę darzył do końca życia świętej pamięci trenera Jerzego Masztalera, któremu zawdzięczam jak najwięcej, bo ukształtował mnie osobiście jako zawodnika, wprowadził nas jako klub do pierwszej ligi. I po Radzyniu Podlaskim złapałem kontuzję, która wykluczyła mnie 6 miesięcy z grania, tak? I mówię, i pojawiły się dwie propozycje w tym samym czasie, z Ciechanowa i z Przasnysza. No i przeważyła osoba trenera Masztalera, który był wtedy w Ciechanowie, co dawało mi też pewność odbudowania się fizycznie, tak, przy propozycji. Czyli to jest trochę tak, jak mówią piłkarze, ale nie wszyscy, że piłkarz podąża trochę za trenerem i czasami ważniejsze jest to, kto jest trenerem danej drużyny, a nie jaka to jest drużyna, przynajmniej z tego, co mówisz. Oczywiście, oczywiście. To pokazują nawet te topowe zespoły, tak, gdzie idzie trener i ściąga za sobą przenośni swoich zawodników, no bo wiadomo, że nikt nie ma jakiś tam, ale ściąga swoich, którzy dają mu pewność tej filozofii gry, którą on sobie tam upatrzył i którą będzie chciał realizować w klubie, tak? No i przychodzi ten 9 lipiec 2000,
O, nie wiem, w każdym razie to było 9 lat, 2009. 9 lat temu, czyli 2009 rok. Stajesz się zawodnikiem MKS-u Przasnysz. Pamiętasz swój pierwszy mecz w biało-niebieskich barwach? Powiem szczerze, chyba to było w Płońsku, ale ręki bym sobie nie dołóżł. No to, drodzy Państwo, to jest też zadanie dla Was. Myślę, że trochę nas tutaj dzisiaj ludzi ogląda. Z Krzysztofem chętnie dowiemy się, w jakim meczu zadebiutował. Być może mają Państwo jakieś wspomnienia związane z tym meczem, a może nawet jakieś fotografie, także myślę, że to będzie bardzo fajne i dla Krzyśka, i dla mnie. Ja bym Cię miał zapytać, jaki był najlepszy piłkarz? No bo nie ukrywajmy, to już powoli zbliża się ku końcowi kariery. Ja myślę, że jeszcze kilka lat, ale na pewno te najlepsze lata masz już za sobą. I tak z perspektywy czasu, jaki był najlepszy piłkarz? I może MKS-u Przasnysz i w ogóle w całej karierze, z którym grałeś. No i też o trenera chciałem spytać, bo tu padło nazwisko Brosza, topowego trenera, ale być może zupełnie ktoś inny według Ciebie okazał się tym najlepszym. Tak jak mówiłem wcześniej, no, nie mam jakiegoś tam jednego typu trenera, tak? Najwięcej zawdzięczam Jerzemu Masztalerowi, świętej pamięci, tak jak powiedziałem. Największym profesjonalistą dla mnie był Marcin Brosz, który mówię tak jak teraz jest w Zabrzu. I tyle. I oni dali mi najwięcej, co nie znaczy, że poprzedni pozostali też nic od nich nie wyniosłem, tak? A jeżeli chodzi o piłkarza, no przebijało się kilka nazwisk, chociażby napastnik Wojtek Małocha grał w Wiśle Płock w Ekstraklasie, bramkarz Marcin Bęben, który nogami grał fantastycznie, Grzegorz Pater w Wiśle Kraków, strzelił w Barcelonie dwie bramki, tak? Z legendami można było powiedzieć, że takiej piłki lat 90. No, można powiedzieć, że tak. To też jest ciekawostka, nie wiem czy o tym wiesz, ale jako pierwszy piłkarz MKS-u w historii byłeś w grze Football Manager, bodajże 2012, gdzieś tam Przasnyszanie mogli zarządzać swoją karierą, to myślę, że też jest ciekawe. Ale o co pytam, bo w tej grze, ale myślę też naprawdę realnie, ty byłeś defensywnym pomocnikiem przez większość swojej kariery. Teraz raczej środkowy obrońca. To jest konsekwencja wieku, czy jednak już na tym etapie kariery lepiej czujesz się na środku obrony? To znaczy tak jak można zauważyć, w większości zawodnik im jest dojrzalszy, im więcej już ma na plecach, że tak powiem, rozegranych z tych meczy, jest z tym doświadczeniem, zawsze ten cofa go do tyłu, żeby tam od tyłu ustawić zespół i tak dalej. I tak było w moim przypadku, no aczkolwiek ja daleko się nie cofnąłem, bo tak jak powiedziałeś, no, z defensywnego pomocnika na środkowego obrońcę to jest tylko jeden krok, tak? Jak popytałem piłkarzy MKS-u, jakim jest Krzysztof Butryn człowiekiem, to powiedzieli, to jest taki przywódca. Dziadek oczywiście, ale przede wszystkim przywódca na boisku, to jak to ty dyregujesz środkiem obrony, to ciebie słychać na murawie najgłośniej. Ty rzeczywiście masz taki charakter, który predyscynuje cię do tego, żeby kierować tą drużyną, kierować z boiska. To znaczy ciężko mi samemu siebie ocenić. Lubię to robić, tak? Lubię to robić, nie przeszkadza mi to, a czasem nawet wychodzi to samo z siebie, ja tego nie planuję, tak? Ty już miałeś taki krótki epizod, no, czy na chwilę epizod, a za chwilę podejrzewam, że to się zrobi funkcja grającego trenera MKS-u Przasnysz. Dobrze wspominasz ten czas, czy to była trudna lekcja, no, na pewno, którą trzeba przejść? Na pewno to była trudna lekcja. Dostałem propozycję. Nigdy nie uciekam od odpowiedzialności, zawsze chcę się rozwijać, a mówię, wtedy ta propozycja, żebym został grającym trenerem, też dawała mi taką możliwość, żeby iść do przodu i cały czas się rozwijać. I skorzystałem z tego. Na pewno po tym czasie, który minął, wiele rzeczy zrobiłbym inaczej, tak? Ale no, człowiek uczy się na błędach i wyciąga wnioski i tyle. No. To był trudny moment, bo w klubie było trochę zamieszania, że tak powiem, z grupą młodzieżową, że nie było tych juniorów i tak dalej. To długa historia. No, myślę, że to historia na książkę nawet można opowiedzieć. Trochę po ksywach, ale jest Mazurkiewicz, jest Kola, jest Żary, czyli gdzieś ludzie, którzy cały czas przy tej drużynie się kręcą. No, trener Mazurkiewicz nawet ją zarządza, a ty z tymi chłopakami przecież grałeś w jednej drużynie. No i też myślę, że ciekawe pytanie, które chcieliby zadać nasi telewidzowie. Myślisz, że tamten skład, tamten MKS Przasnysz, to zgranie, bo to was charakteryzowało,
był mocniejszy od tego obecnego MKS-u, szafnisz? No, przykro mi to stwierdzić, ale chyba nie. Chyba nie. Chyba nie, chyba nie. Dużo było fajnych chłopaków, dużo indywidualności, ale teraz jest chyba mocniejszy zespół. Profesjonalizacja zespołu w takim razie? Czy juniorzy, których wtedy nie mieliście tak jakby na tak wysokim poziomie? Chyba to. Nie można powiedzieć, że to był jeden szczegół, który decyduje o wszystkim, tak? O wyniku, o grze, o stylu gry i tak dalej. Ta piłka, tak jak widzimy, ona się rozwija, idzie cały czas do przodu, jest coraz szybsza, tak? I no, nie da się tego porównać. Na pewno był fajny zespół, mocny zespół wtedy, ale ten jest chyba mocniejszy. Ja widzę, że. No i przerwę ci jeszcze. No i klub też poszedł do przodu, tak? No bo jak wspomnimy, tak jak mówisz, za chwilę będzie 10 lat, no to troszkę się pozmieniało i ten klub też poszedł do przodu. No. Ja myślę, że będziesz miał fajną rocznicę. Myślę, że chłopaki coś przygotują. Skorzystam z tego, że ogląda nas trener Paweł Mazurkiewicz, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jak to jest? Bo to się rzadko zdarza, że nagle trenerem drużyny jest osoba, no pewnie kolega, z którym występowałeś na boisku, też obrońca, i nagle staje się trenerem, to znaczy musisz przyjąć jego wizję gry jako piłkarz. No tak jak mówisz, no muszę ją przyjąć i musimy iść w jednym kierunku, musimy się dogadywać i nie widzę tu żadnego problemu, naprawdę. Dogadujemy się, czasem rozumiemy się bez słów i wszystko jest okej, okay, tak? No, tutaj trochę podpytują nasi telewidzowie, czy ty już masz wyznaczoną datę końca kariery, czy to jeszcze gdzieś jest z tyłu głowy? Tego nie wie nikt, powiem szczerze, tego nie wie nikt. W ostatnim czasie mam kłopoty z kolanem, także zobaczymy. No, miałem ostatnio zabieg, przyjmuję jakieś tam zastrzyki, żeby się jeszcze leczyć, ratować, no i zobaczymy, jak to będzie. Tak? Na pewno jeszcze osobiście chciałbym, tak? A czy zdrowie pozwoli, to zobaczymy. Tak? A ciężko ci pogodzić się z taką sytuacją, że czasami już wchodzisz dopiero z ławki rezerwowych albo czekasz na to, że być może trzeba będzie wzmocnić blok obrony po zmianie? Powiem szczerze, na pewno nie jest to wygodna sytuacja dla nikogo, tak? Bo każdy ma na tyle ambicji, trenuje, żeby grał, bo każdy chce to robić. Ale dla dobra zespołu trzeba się poświęcić i tyle. No. Nie może jednostka decydować o całości, tak? I trzeba się dostosować, tak jak wspomniałeś tutaj, czy dogaduje się i przyjmuje wizję trenera. No nie ma wyjścia, jak ktoś jest w tym zespole, w tym czy w innym, to musi się pogodzić. Jeżeli się nie godzi, no to drogi się rozchodzą i tyle. No. Krzysztof, za wami imponujące sparingi, wyniki były w nich imponujące, bo tam wsadzaliście bramkę za bramką i też mało traciliście. No, rywale też, powiedzmy sobie, byli różni. Natomiast jak ty oceniasz tą rundę przygotowawczą do nadchodzących meczów i jakie są twoim zdaniem oczekiwania i nadzieje związane z rundą, która już za chwilę przed wami? To znaczy, co do wyników, fajnie, bo każde zwycięstwo cieszy, nawet z tym najsłabszym przeciwnikiem, bo to jest wiadomo. Po to się trenuje, żeby zwyciężać. Aczkolwiek ja bym nie przywiązywał takiej dużej wagi do tych wyników, bo tak jak sam zauważyłeś, ci przeciwnicy no, nie byli z najwyższej półki. A za chwilę macie Wiktorię Sulejówek. No, za chwilę mamy Sulejówek, ale mówię, no, każdy ten w okresie przygotowawczym ma swoją wizję na, nie wiem, na dany mecz, na okres przygotowawczy i tak dalej, więc ja bym nie przywiązywał do tego wagi, bo na przykład w lato też wygrywaliśmy mecz za meczem i początek sezonu był no, kiepski, że tak powiem, więc nie przywiązywałbym wagi. Najważniejszy mecz i święto, jak ja to mówię, że to będzie w Łomiankach pierwszy mecz, 17 chyba marzec. No a później mecz u nas z MKS-em Mławą. Jeszcze te mecze z Mławą, taki sentyment do nich czujesz, czy już po tylu latach? Nie, już mi to przeszło. Już. Na początku powiem szczerze, tak, jakoś człowiek czy specjalnie się tam motywował, czy próbował się motywować, ale teraz ładnych kilka lat do tyłu, to już ja podchodzę do tego jak zwykły mecz z kolejnym przeciwnikiem, tak, nic więcej. Krzysiek, życzę ci zdrowia i jak najwięcej jeszcze minut spędzonych na boisku, ale myślę, że gdzieś tam realnie myślisz już o tym, co się wydarzy za parę lat. Ty chciałbyś zostać trenerem, czy bardziej widzisz się w roli, nie wiem, skauta, czy osób działacza związanego z piłką? Nie, 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 działacza nie, skauta nie. Chciałbym zostać przy piłce oczywiście,
w roli na przykład trenera jakiegoś, czy to grup młodzieżowych, czy seniorskich, bo też się rozwijam w tym kierunku i tyle. No mówię, chciałbym zostać tak jak najbardziej przy piłce. No to płynnie przeszliśmy do drugiej funkcji, którą pełnisz w życiu. Jesteś nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 2. I gdzieś cały czas widać, że te turnieje, czy to w Unihockeya ostatnio, czy piłka nożna, tam cały czas ta dwójka odnosi sukcesy. No to nie tylko u nich hokej, nie tylko piłka nożna, bo jest jeszcze piłka koszykowa, piłka ręczna. W ogóle dwójka słynie z biegi, koszykówki, jasne. Biegi przełajowe. Powiem szczerze, odkąd zacząłem pracować, a mam tą możliwość pracować z fantastycznym zespołem, mówię o nauczycielach wychowania fizycznego, bo w tym siedzę, ja nie będę wypowiadał się na temat innych osób. Mam to szczęście, mówię, że fantastyczny zespół, chcący pracować, pracujący praktycznie na 100% możliwości i z tego są wyniki. Ja odkąd też prawie 9 lat pracując w szkole, oj, jakbyś mnie zapytał, czy jakieś zawody powiatowe, na przykład przegraliśmy w jakąś grę drużynową, nie wymieniłbym ci, bo tak. Praktycznie wszystko wygrywamy. No też ciekawe jest, bo w latach 90. szkoła podstawowa numer 2 słynęła przede wszystkim z koszykówki. Teraz to się już zatarło, bo no tak jak powiedziałeś, gdzie byście nie pojechali, to i w piłkę nożną, i w unihokeja, i te biegi przełajowe, gdzieś piłka tam ręczna. Piłka ręczna. I to wśród kobiet, albo wśród dziewczyn w zasadzie można powiedzieć, i wśród chłopców, to jest widoczne. Myślisz, że rzeczywiście tam wśród tych dzieciaków jeszcze, których jesteś trenerem, być może zrodzi się jakaś perełka, która będzie reprezentowała nas w jakąkolwiek dyscyplinę sportową? Są, zdecydowanie są i to w każdej klasie widać na każdych zajęciach. A przede wszystkim dzieciaki są chętne do zajęć, tak? Nie ma tak, że nie chcą ćwiczyć. Jest dużo takich fajnych, jak to powiedziałeś, perełek do wyłowienia. A co będzie, to zobaczymy. No i jeszcze o Akademię Legii Warszawa chciałem zapytać, bo ty tam grasz w zasadzie pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o nasze miasto. Myślę, że piłkarza i taką osobę mocno związaną z piłką nożną strasznie cieszą takie inicjatywy i chęć, że możesz w tym wszystkim uczestniczyć. Jak to było właśnie z tą Akademią Legii Warszawa? To dostałeś propozycję, zastanawiałeś się na tym, od razu się zgodziłeś? To znaczy ja nad takimi propozycjami, ja i chyba każdy by się długo nie zastanawiał i ja się też nie zastanawiałem długo, bo to jest kolejna możliwość rozwijania się i pójścia do przodu, tak? A tak jak powiedziałem, idę w tym kierunku i każda taka możliwość jest przeze mnie przyjmowana pozytywnie i będę ją łapał, jak to się mówi. Jak to było? Dowiedziałem się, że jest jakieś szkolenie właśnie odnośnie LSS-ów, czyli Legia Soccer Schools. Może wody? Moment. Nie, dziękuję. Pojechałem na szkolenie. Jedno, drugie, trzecie, dostałem telefon, propozycję i tak to się zaczęło, tak? Ja myślę, i funkcjonujemy już ponad trzeci rok chyba, to o ile dobrze pamiętam. Ja myślę, że to jest w ogóle fajne, że zaczynasz od grup młodzieżowych, a naturalną konsekwencją tego później są seniorzy. No i myślę, że prędzej czy później taką ofertę dostaniesz i jestem wręcz pewny, że gdzieś Krzysztof Butryn za parę lat to będzie trener i to taki naprawdę dobry trener. Powiem ci szczerze, że patrząc na to wszystko, wcześniej może tak człowiek nie patrzył, tak? Bo to zależy, w którym miejscu stoi. Patrząc na to wszystko, już wiem i widzę dzisiaj, że wszystko zaczyna się od tych najmniejszych dzieciaków. Tak? Bo ten trener w tych seniorach no to dostaje gotowego zawodnika i tam jakieś szczegóły szlifuje i tak dalej. A tu trzeba naprawdę rzetelną i czasem ciężką pracę wykonać, żeby tego zawodnika ukształtować od małego. Tak? To jest jeszcze pytanie od naszych widzów. Czy jest mecz, który zapamiętasz na długo? Który gdzieś tam śni ci się po nocach twojej kariery? Oj, mało mi się rzeczy śni, a mecze to już na pewno nie. Jest kilka takich meczy, na pewno mecz na stadionie Legii Warszawa z reprezentacją Polski, tak? To jest jeden pierwszy mecz z Mławą w pierwszej lidze, gdzie zadebiutowaliśmy praktycznie. To takie momenty, tak? Krzysztof, powoli przechodzimy do tego, co piłkarze lubią w naszym studiu najbardziej, czyli do pomidora. Pomidora, który został przygotowany przez twoich kolegów z szatni. Oglądają nas, bo widzę, że większość z nich ogląda. Myślę, że zgadzasz się na to, żeby podjąć próbę. Nie mam wyjścia. Zespołu MKS-u. Nie miałbym życia w szatni później. Drodzy Państwo, u nas światła nie gasną, wszystko jest tak, jak być powinno. Natomiast dzisiaj pytań mamy naprawdę dużo, jeśli chodzi o pomidora. No to co? Zaczynamy.
W takim razie, najlepszy piłkarz w MKS Przasny, z jakim grałem, to Dariusz Przebierała. Nie. Trener Pełkowski był moim mentorem w karierze zawodniczej. Nie. Z Kokosem wygrałbym spokojnie na rękę. Tak. W dwójce wychowam przyszłego reprezentanta Polski. Tak. W dresie czuję się najlepiej na świecie. Zdecydowanie tak. Jestem wiernym i oddanym kibicem Legii Warszawa. Nie. Ze swoich najlepszych czasów odbierałem piłki w środku pola lepiej niż Krychowiak. Tak. Za najlepszych czasów poradziłbym sobie w Ekstraklasie. Tak. Trener Mazurkiewicz nie powinien mnie sadzać na ławce rezerwowych. Nie. Strzelę jeszcze przynajmniej jedną bramkę w tym sezonie. Tak. Poważnie myślę o zostaniu trenerem bramkarzy. Nie. Gdyby jednak tak się stało, z Michalaka zrobię drugiego Neuera. Nie. Są w naszej drużynie piłkarze, którzy marnują się w czwartej lidze. Tak. Nigdy w życiu nie zapaliłem papierosa przed meczem. Tak. Ani w trakcie przerwy meczu. Zdecydowanie. Moi podobieczni z Akademii Legii widzą we mnie drugiego Nawałkę. Tak. Zakończę swoją piłkarską karierę w MKS Przasnysz. Tak. No to ważna deklaracja, ale to nie koniec. Mamy tu jeszcze 20 pytań. Dla Podbeskidzia zdobyłem bramki tylko z 11 metrów. Tak. Myślę, że byłbym bardzo dobrym sędzią piłkarskim. Tak. Jestem pewny, że spod mojej ręki wyjdzie kilku świetnych piłkarzy MKS-u. Tak. Widzę się w roli grającego trenera MKS Przasnysz. Nie. Duet Woliński-Butry nadal sukcesami prowadziłby drużynę seniorów. Tak. Czy uważasz, że MKS pod wodzą trenera Mazurkiewicza może osiągnąć spory sukces? Tak. Czy współpraca na linii drużyna-zarząd wygląda zadowalająco? Pomidor. Wykorzystałeś pomidora. No to już teraz cała reszta do przodu. Po wyleczeniu kontuzji stać mnie na pierwszy skład MKS-u. Tak. Czy dostałbym ofertę jako czwarty, jeśli dostałbym ofertę jako czwartoligowy trener, nie zastanawiałbym się. Tak. Jestem lepszym stoperem niż Mazurkiewicz za czasów gry w MKS Przasnysz. Tak. Wyznaję zasadę lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Tak. Uważam się za bardzo dobrego trenera grup młodzieżowych. Nie. Będąc trenerem postawiłbym w nadchodzącym sezonie na Szymańskiego. Nie. No, temat bramkarzy w MKS-ie to jest gorący temat, o czym doskonale wiemy. Widzę siebie za kilka lat w roli prezesa klubu. Nie. Gdybym na zakończenie swojej przygody z piłką dostał dobrze płatną ofertę grającego trenera w B-klasie, też bym się zgodził. Nie. Miałem myśl, że Woliński-Butryn wprowadzi MKS do trzeciej ligi. Nie. Czy jest szansa, że jeszcze kiedykolwiek zagram w barwach Mławianki Mława? Nie. Czy to prawda, że prezes Postek obiecał ci posadę pierwszego trenera, jeśli obecnemu nie uda się awansować do trzeciej ligi? Nie. Gdyby nie kontuzja, do tej pory grałbym w Ekstraklasie. Nie. Bez wahania podjąłbym ofertę prowadzenia zespołu z Mławy. Nie. Czy to prawda, że w pierwszej lidze byłem określany mianem największego topora sezonu? Nie. Czy uważasz, że Michał Michalak słusznie postąpił nie wchodząc na wagę podczas treningu? Nie. W tym sezonie MKS Przasnysz stać na awans do trzeciej ligi. Nie. Dziękuję ci za szczere odpowiedzi. Drodzy Państwo, myślę, że no to była fajna przygoda porozmawiać z Krzyśkiem Butrynem. Dziękuję ci za to, że przyjąłeś zaproszenie. Krzysiek, życzę ci dużo zdrowia, bez kontuzji przede wszystkim, tak żeby, tak jak powiedziałem, tych minut na boisku było jeszcze więcej, ale przede wszystkim na przyszłość życzę ci, żebyś był naprawdę dobrym trenerem, bo myślę, że nie tylko ja, ale też nasi mieszkańcy widzą w tobie dobrego trenera i to pokazuje praca twoja z najmłodszymi w szkole podstawowej numer 2 przy pracy z Legii Warszawa, także duże słowa uznania, dziękujemy ci za to jako mieszkańcy i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na Ligę Mistrzów już 20:45.